Hej, witajcie w kolejnym kwagransie. Tym razem gramy w Everybody's Gone to the Rapture. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam ten tytuł. Cześć, tutaj Tatiana. No właśnie, to jest taki szwendacz. Trochę właśnie na wzór Ethana Cartera, ale bardziej chyba na wzór Dear Esther, czyli innej gry tych właśnie twórców. Tak zwany, właśnie ktoś powiedział, że to jest symulator spacerów. Symulator spacerów i to bardzo. Dokładnie spacerów, bo tutaj nie, jest tylko jedna szybkość poruszania się. Nie można biegać. Jedna prędkość, nie można biegać. Wiadomo, że w takiej grze nie powinno się narzekać na takie coś, że nie można biegać, że tu trzeba chłonąć klimat i tak dalej. Ale jednak jest to sandbox i do paru miejscówek się powraca, jeżeli chce się odkryć jakieś kolejne rzeczy. No i taka prędkość jakby spacerkowa jest dosyć słaba. No ale to już pewnie wyczytacie z recenzji, nie wiem czy ono już jest na stronie, czy dopiero będzie, podejrzewam, że już jest. No i właśnie, gra Tatiana, ja już to grałem, przeszedłem, Tatiana ma dziwicze podejście do tej gry, bo jeszcze nie grała. Jeszcze nie grałam, ale właśnie od jakiegoś czasu też czekałam na tę grę i zastanawiałam się, jak to może wyjść. Dobra, teraz idę sobie gdzieś tutaj. No tak. Tak jak właśnie już zauważyliśmy. Po prostu musisz szwendać, czyli łazisz po jakichś okolicach. Ale interakcji jest niewiele. Szukasz właśnie źródeł dźwięku, bo one ci dają jakieś tam odpowiedzi, powiedzmy, na zaistniałą sytuację. W ogóle o co chodzi w tej grze? Chodzi o to, że jest sobie miasteczko Jaughton, czy Jotun, nie wiem jak się to wymawia. W każdym razie jest to taka brytyjska, idylliczna miejscówka. Która w ogóle nie wygląda, jakby była poddana jakiejś apokalipsie, no ale wszyscy ludzie zniknęli, nie wiadomo o co chodzi. I została tylko ta Kate, główna bohaterka, która odkrywa właśnie losy. Tak, ale ona teraz słucha swojego nagrania, tak? W sensie, tak, było wcześniej jeżeli odpalasz magnetofon, to słuchasz swoich jakichś audiologów. Aha. Ale tak jeżeli odbierasz, trochę, tak, nie? Tak, jeżeli odbierasz jakieś telefony, czy tam jakieś scenki odtwarzasz, to są już to inni mieszkańcy tego miasta. Mhm. No jest to właśnie takie niepokojące właśnie transmisje telewizyjne, ktoś tam liczy w tle numery. No i to jest bardzo rzeczywiście takie... Te mapki się przydają też właśnie, żeby luknąć gdzie się jest, bo to jest właśnie otwarty świat, więc... pokazuje mi gdzie jestem? Tak, you are here, więc mniej więcej widzisz... To jest cała ta lokacja, którą będę zobaczyć, tak? To jest chyba... Tak, to jest cała lokacja, więc ty będziesz mogła iść tak naprawdę gdzie ci się podoba. Na I początku to te jeziorka też będą pokazane jako? Chyba tam się przewijają, ale nie jest tak, że sobie w nie wbijasz i pływasz, ale one tam się będą w tle Ale kurczę, no strasznie powoli to chodzi. Nie. No tak, czasami... Mnie to już wkurza, co dopiero gdy miała przespędzić 6-7 godzin. Czy to twórcy bardzo chcieli, żeby ludzie chłonęli jakby cały znaczy, ten to, no ja klimat zamysł, i tak dalej? Rozumiem zamysł, ale to jednak może przydałaby się opcja jednak, że możliwość... Właśnie, możliwość była. No właśnie. O, tutaj jest ten telefon. Wiadomo, że w to się nie gra tak jak w Call of Duty, czy w jakieś inne takie gry, ale no sorry. Właśnie, jest polski dubbing, jest poprawny tak naprawdę. Co jest dość rzadko w sumie spotykane no tak, ostatnio, bo najczęściej to niezbyt dobrze wychodzi. Można koncertowo zepsuć dubbing, tutaj się to nie udało na szczęście. No ale ja i tak wolałem grać w angielską wersję z polskimi napisami, można sobie to wymieszać, więc bardzo fajnie. No i właśnie, to jest typowy szwendacz. Chodzimy, odbieramy jakieś telefony, szukamy scenek, które odtwarzają nam jakieś sytuacje z przeszłości, jeszcze sprzed tej apokalipsy. One właśnie dotyczą mieszkańców tego miasteczka. Tutaj właśnie pewnie zaraz taka scenka się wydarzy. No tak, ja już wiem, bo... Bo chwilkę grałaś i to jest właśnie i jeden... I w tym momencie się... Tu musisz padem poruszać, tak? Tak? W lewo lub prawo, znaleźć odpowiedni kąt. Jeżeli pad zacznie wibrować, to znaczy, że to jest dobry kąt i powinnaś tak zatrzymać się. Wcześniej się od razu udało, a teraz... Bo może przypadkowo, wiesz, akurat ci się udało dobry ruch wykonać. Aż poczujesz wibrację i zobaczysz, że ta kulka zaczyna się świecić, to wtedy... Co jest? O, teraz zaczyna się... Wiesz, o właśnie o to chodziło. Jak już tak zaczyna mocno świrować, to jest okej. No i postaci nie widać, są tylko takie sylwetki tak, świetliste. Tak, teraz się przenieśli do jakiejś przeszłości, do jakichś wspomnień, nie? Właśnie tu już się wcześniej ekscytowałam, no tak, teraz genialnie wygląda ten kosmos. No teraz właśnie odtwarzamy scenkę, która się wydarzyła już. Po prostu nie widać postaci, to są ludzie, którzy właśnie zniknęli. No tak, ale to jest jakaś magia, że mnie nagle przenosi. No wiesz, no jakbym ci wszystko powiedział na początku, to by było bez sensu. No dobra. No nie chcę oczywiście spoilować, ale to jest gra, która daje dużo pola do popisu ludziom o... skłonnościach do teorii spiskowych, bo można sobie dopowiadać wszystko tak naprawdę. Czyli można różne interpretacje, dlaczego tak się dzieje. No tak, myślę, że to nie jest jakieś bardzo takie stuprocentowa historia od A do Z. Tu wiele rzeczy można sobie samemu wymyślić tak naprawdę.
Tak naprawdę cała ta apokalipsa jest trochę tłem dla tych wszystkich wydarzeń, które się tutaj dzieją, już do tych wszystkich rozmów bohaterów, wiedząc, że oni tam zaraz zginą, bo jest ta apokalipsa. No i teraz właśnie jesteś tak mi limbo, więc musisz... No to chyba samo się wyłączy. Tak, tak, to się... No, okay. Ale to wow, i to przejście świetnie wygląda. No tak, czasami niestety się psują cienie przez to, albo jakoś tak? Chrupie animacja. Oj. Ale może dlatego, że tutaj nie ma aktualizacji tej Day One, bo to jest wersja przedpremierowa, więc bez żadnych aktualizacji. Mm. Więc takie rzeczy mogą się zdarzać. Może gra trochę chrupać. A, czyli automatycznie zapisuje. Tak, zapis jest automatyczny. W dosyć losowych miejscach, z tego co zauważyłem, ale ważne, że jest. Mm-hmm. Ale nie można sobie samemu zapisywać? Nie, niestety nie. No i jest właśnie ten orb. Aha, czyli to jest to, mam za tym iść, tak? Znaczy nie musisz, tak naprawdę to jest taki przewodnik, ale... Wiesz, no możesz mu nie ufać, możesz sobie gdzieś skręcić, ale on i tak się będzie jakoś tam... A to co znaczyło? To jest imię jednego z mieszkańców i teraz będziesz odkrywać jego historię. A. Potem na przykład pójdziesz do innego dystryktu i będzie jakiś inny mieszkaniec. Poczekaj, ale piękna muzyka. No właśnie, ale ta gra stoi ścieżką dźwiękową, ja to napiszę w recenzji, właściwie już napisałem, że rzadko kiedy pojawia się jakaś muzyka w tle, ale jak już się pojawia, to jest nieprzypadkowa i wszystko bardzo fajnie się ze sobą zgrywa. Tutaj właśnie są takie przedmieścia typowe, taka... Ale to jest w sumie taki właśnie fajnie, ciekawy pomysł, że pomimo tego, że masz ten koniec świata, to jest tak właśnie taki kontrast, no nie? Że masz po prostu taki idylliczny jak z pocztówki. No tak, tutaj nie ma grzyba atomowego, dokładnie, wiesz, nie ma jakiegoś takiego... pustkowi jakiś, tak, tylko masz piękną miejscówkę. No właśnie, a pomimo tego udaje im się jakiś taki uzyskać klimat też niepokoju i takiego napięcia ciągłego. A teraz coś powiem, bo nie skręciłaś w lewo, poszłaś tylko kawałek, ale byś poszła dalej, to by ci się odblokowała scenka, ale... Co ty? I straciłaś jedną scenkę, nie. ale nieważne, wiesz, mogłaś... Tam? Ale przecież tam nic nie było, tam było zablokowane. Ale gdybyś poszła tam na sam koniec, do tego właśnie, do tej blokady drogowej, to już by się uaktywniła jakaś scenka. Ja myślałam, że ten orb chciał mnie zmylić i poszedł tam w lewo, znaczy, i potem się on prowadzi do takich bardzo ważnych scenek, ale nie do wszystkich. Aha. Także na przykład tu jest to miasteczko... Jaughton i... Please drive car. Tu jest mnóstwo scenek do odblokowania, ale jak ktoś chce, to może odblokować dwie albo trzy. Nie musi 10. No tak, ale nie pozna wtedy... No nie, ale dlatego tutaj sama sobie budujesz swoją historię. Ale to wygląda mega realistycznie. Ja byłam w podobnym miejscu i rzeczywiście to tak wygląda. Ja też właśnie byłem w delegacji chyba w Manchesterze jakiś czas temu i bardzo podobne budyneczki były, bardzo podobna okolica. No właśnie, ja byłam niedaleko Manchesteru. Także widać, że tutaj ludzie naprawdę... To jest bardzo realistycznie odwzorowane wszystko. Podeszli do tematu bardzo, bardzo skrupulatnie. Taki wiejski, idylliczny klimat rzeczywiście. No i teraz właśnie jesteś na przystanku i aha, znowu... i teraz mam scenkę, tak? Tak. Wystarczyło tylko w lewo ten i możesz się obrócić, zobaczyć co się dzieje. To nie pierwsza taka sytuacja. Nie wszystkie scenki wymagają takiego ruchu kontrolerem, niektóre się automatycznie po prostu włączają, ale te ważniejsze jednak trzeba samemu sobie odpalić. Nie pouczaj mnie. Wcale cię nie pouczam. Myślę, właśnie oni są parą pewnie, tak? Są parą. Znaczy to wszystko wiesz, wszystko się odkrywa. No ale ja już widzę przecież. No tak, 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 tak. Steven Cates są parą, ale później się dzieją jakieś inne rzeczy, a? Potem jeszcze jakaś tam coś tam, więc ja tu czyli nie chcę głównie nic mówić. Skupia się na relacjach właśnie. Tak, relacje międzyludzkie w obliczu apokalipsy tak naprawdę. Super. Więc cała ta apokalipsa to jest w ogóle, wiesz, okay, ale to coś jest pobocznego. Te scenki, które mają między nimi miejsce, są już w momencie, gdy oni wiedzą, że zginą, czy... No, niekoniecznie. Czasami po prostu sobie rozmawiają, wszystko jest spoko, potem jest taka sytuacja, że coś się dzieje w mieście, jest bardzo niepokojąca sytuacja i już tam ludzie mniej więcej się domyślają, że coś jest nie tak, że ptaki leżą na ulicach, że wiesz... Ale rzeczywiście tak jest? Jest pokazane, że będą leżały? No tak, no są różne sytuacje. Rzeczywiście ja nie chcę, ja mówię no tak, jasne, jak najmniej, żeby nic nie psuć, ale fajnie się wszystko odkrywa. Ale ja założę się, że rada parafialna właśnie... I znowu to niebo. Boże, piękne. Tak, tak. Przy niektórych scenkach właśnie odpala się taki krajobraz. I ta właśnie świadomość, że włazisz po miasteczku, w którym było mnóstwo ludzi, a na ulicach są porzucone samochody, bagaże porozrzucane, tak jakby ludzie po prostu w jednej chwili wyparowali. Właśnie ja się bałam, jak czytałam o tej grze, że oni mogą pójść z tym w trochę złym kierunku, że to właśnie będzie takie nudne. No i teraz zobacz, nie? Ten promień poleciał w prawo, ale ty możesz pójść tam, możesz pójść nie wiem, do kościoła tam dalej, więc nic ci nie trzyma, możesz iść gdzie chcesz. Aha. I teraz sama sobie tworzysz własną historię, prawda?
tam też po lewej. Tam ci coś mówi, że jest, tam ci coś mówi, tak. To są takie podpowiedzi, ale nie musisz się ich trzymać. Dobra, idę tutaj szybko. Odkrywasz historię tego Jeremiego, wiesz, póki co. I ten orb jest masakryczny. Ja się na początku trochę, no, nie trochę bałem, ale właśnie. Ale właśnie wprowadza taką nietypową atmosferę, taki, tak. Rozmawialiśmy o tym. Szczególnie, że jak sobie przeleci, na przykład tak jakby coś mówił. Bo słychać jakieś o, głosy. I teraz mnie zablokowało nawet na chwilę. To, czy tak. Jakieś... On ci tak mówi, że ej, chodź za mną, ale możesz, wiesz, wybrać sobie kompletnie inne miejsce. Mm-hmm. O, kolejna scenka do odblokowania. Rozlana farba, wiesz, coś się tu wydarzyło wcześniej, prawda? Mm-hmm. Także podchodzisz do tego, aż się załączy... Aha, czyli do tej farby muszę podejść? Nie, do tego orba. No podeszłam już. Musisz na niego spojrzeć, wiesz? No, patrzę. I teraz kręć kontrolerem w lewo, prawo. A. Okej, okay, od razu trafiłaś. No jakaś scenka jest teraz, wyjaśni się, czemu ta farba jest rozlana na przykład. A zobacz, jakiś wzorek się od razu utworzył, to też nie jest bez, wiesz, przyczyny. Bez, szybko się rozprzestrzeniło. No właśnie. Płynie przewodami. Człowieku, postradałeś zmysły. Gdzie, Kate, co jej zrobiłeś? Nic nie rozumiecie? Jaskier! Zalążek apokalipsy. Daj puszkę! No i puszkę się wylała. Czy wiadomo, że była jakaś kłótnia? Nie, podoba mi się to też, że jest język taki żywy i nie boją się używać. No nie owijają bawełnę w tej grze. To jest fajne, to jest naturalne. Znaczy ja polecam w ogóle grać właśnie chyba bardziej z angielskim dubbingiem, bo to jest brytyjska wioska. No tak, no tutaj dali brytyjskich aktorów, którzy naprawdę czują klimat i fajnie się to wszystko komponuje, ale to już jak chcecie, no ja akurat grałem w angielsko. Ja zawsze robię tak, jak gram w angielską grę, to gram po angielsku. Jak gram w polską, to gram po polsku. No po prostu. Wiedźmina lepiej mi się... A to jest gra od Chinese Room, więc musisz grać po chińsku. Tak, właśnie. Ale nie, widziałam, że tam jest dużo opcji językowych. Jest, rosyjskie, włoskie, chińskie, nie wiem. Może możemy potem sprawdzić, ale wydaje mi się, że aż tak bardzo to nie. No właśnie, ale to... Kurczę, to jednak chodzenie mi trochę przeszkadza i rzeczywiście mało jest tutaj gry mogliby w grze, dać, tak. Jest... Tym bardziej, że to jest max, co z niej wyciśniesz tak naprawdę, już wszystko poznałaś, tak, już tak nic jak innego cię nie zaskoczy. Doświadczenie bardziej niż gra. Aha, tak, to jest tutaj tu chodzisz, oj, jest jakaś scenka bez twojej ingerencji. To jest ten Jeremy, to jest ojciec jakby, wiesz, w tej parafii sobie urzęduje. I teraz się dowiadujesz, kim jest Jeremy. Zobaczymy się później u Jarwiego. Na razie, Henry. I właśnie świat jest podzielony na takie dystrykty. W każdym dystrykcie jest jakaś postać główna, której historię odkrywasz. Tutaj jest ten ojciec Jeremy. Jak wyjdziesz z tej miejscówki, to pewnie już poznasz, co się z tym Jeremym stało. No ale nie mamy tyle czasu. Trzeba będzie ją zawiesić. To diabła Wendy. Chyba głos jest tego. Jaskier, no. I Alistera z Dragon Age'a. Początek, tak mi się wydaje. A wiesz co, ja nie grałam w polską wersję językową, grałam no ja właśnie w grałem i chyba to jest właśnie on. Na pewno jest to Jaskier na 100%. No i gra jest ładna, no trochę brzydsza niż Zaginięcie na PS4. Ale i tak jest ładniejsze, milion razy ładniejsze. Ale i tak jest całkiem. Sobie tam, ja idę do tak, możesz w ogóle olewać te scenki, to sama sobie budujesz historię tak naprawdę. Bo te liście są jakieś takie. No tam się coś pojawiło, takie że niby... Papierowe takie. Taka mała wskazóweczka, żeby tam iść, ale oczywiście nie ma skoku, więc musisz obejść żywopłot. Oczywiście. Nawet w Zaginięciu był skok. No widzisz. Nie, to jednak nie. To mi się nie podoba tutaj. Także gra na pewno jest czymś ciekawym, czymś mega klimatycznym, i szczególnie. Nie. W ogóle co drugie mieszkanie jest zamknięte, bo kwarantanna. Aha, jasne. Ale kościół jest otwarty, tylko że z drugiej strony. No ale to byłoby ciekawe w sumie rozwiązanie, gdyby można było też wchodzić do tych domów i na przykład, wiesz, oglądać. Pokoje, no do niektórych tak, do niektórych można. I faktycznie są jakieś pokoje dziecięce, wiesz, takie dosyć niepokojące. No to taki tani chwyt w sumie, często tak jest, że masz pokój jakiś dziecinny, pewnie, co założy się, że jest jakieś łóżeczko dla dziecka czy coś. No na pewno, jakieś zabawki, misie, kostka Rubika. No i to jest taka jedna z pierwszych miejscówek, przez które trzeba przejść, no bo inaczej nie wejdziesz do Yorkton. Ale dalej już są różne bardzo, są pola uprawne, jest pole kempingowe, i każda z tych miejscówek opowiada historię jakiejś innej postaci. O, patrz. Emergency meeting. Everyone is welcome. So? Village hall tomorrow night at 7 p.m. Call Mac. A, że kwarantanna, coś tam. Tak.
What they are not telling. To jest nie bez znaczenia też, to wszystko no się właśnie ze sobą zgadza. Czyli, i potem to się pokrywa. To jest jakaś taka teoria spiskowa, że ktoś tak, tam próbuje coś im ukryć. Jak ktoś chce się mocno wkręcić w historię, to może sobie czytać te wszystkie ulotki, plakaty no. i tak dalej. I ten, i poznawać tą historię jakby na maksa. No ja starałem się jakoś bardzo, tak podszedłem do tej gry bardzo skrupulatnie i odwiedzałem każdy dom, właściwie każdy zakątek. Jest misiek. Nie chciałem, żeby jest mi misiek. Coś umknęło. O, weszłam na to, czyli jednak coś tam. I grałem chyba z dobre 7 godzin, więc jak na taką przygodówkę to całkiem nieźle, tym bardziej, że kartę raz skończyłem w niecałe 4 godziny. O, jakaś scenka. O, chyba tam na górze akurat co. Ale widzisz, chronologia nie ma tu większego znaczenia, tak. Bo mogłaś pójść w ogóle w innym kierunku i odkryć zupełnie inną historię, albo kogoś innego na przykład. No i kwarantanna, to jest klasyk. Nie mogę wchodzić. No nie. You will be... Co znaczy detained? Detained, you will be... Odkażony? Coś takiego? Tu na to. You will be coś tam. Detained. No, przyjdziemy. W każdym razie nie wejdziesz tam. Nie wejdę. List of... Pewnie byś chciała pograć dłużej, ale to jest kwadrans, więc musimy powoli kończyć, powoli zamykać. Nie, ale wygląda. No 15 minut nie odda całego klimatu tej gry i całej jakby... Nie, no to nawet nie ma co próbować zamknąć tego. Tak, ale tak mniej więcej wygląda ta rozgrywka, że łazisz od domu do domu, od jakiegoś... Znowu misiek! Od punktu do punktu. Chodzi za mną! I odkrywasz jakieś takie właśnie dziwne historie. Czasem takie całkiem normalne, zwykłe historie zwykłych ludzi. Ale jednak wiedząc, że oni zaraz zginą, czy tam wyparują, czy cokolwiek, no to jednak ma to jakieś tam znaczenie. Hmm. Także jest to, no jest to smutna gra w sumie, ale bardzo, bardzo... Refleksyjna pewnie. Tak, tak, tak. I ciężko powiedzieć, czy to jest gra tak naprawdę. Właśnie. Ja napisałem recenzję, ale nie wiem, czy nie usunę tam wyrazów gra, bo ciężko mi powiedzieć, czy I to jest gra. Co napiszesz zamiast gra? Tytuł, produkcja, doświadczenie, jakieś... Ale spodobało mi się właśnie to porównanie do doświadczenia, no bo to chyba bardziej odpowiada definicji. No właśnie, także nie wiem, no to nie jest gra dla kogoś, kto chce sobie pograć, nie wiem, w jakąś grę, w przygodówkę. To jest przygodówka, ale o bardzo ograniczonej interakcji, bardziej no doświadczenie film. No trochę mi się kojarzy z tym Gone Home, tak jak ci... Masz otworzyć te drzwi akurat, jak jest takie uchylone. Trochę się kojarzy z tym Gone Home, bardziej, że tam też było niewiele muzyki, jakieś takie właśnie cały czas takie napięcie gdzieś w tle. No właśnie. Jakieś takie niepokojące dźwięki. No jakaś kolejna scenka. Także no, jak ktoś lubi pozwiedzać sobie fajną okolicę i odkryć nietuzinkową historię, która nie do końca jest wyjaśniona, że trzeba sobie samemu dopowiedzieć wiele rzeczy, no to myślę, że polecam. No. A recenzja pewnie jest na stronie, jak nie, no to będzie za chwilę. Dlatego stay tuned i do zobaczenia kolejnym razem. Do zobaczenia, cześć. Pa, pa.